Witam wszystkich serdecznie. Ciąg dalszy naszej przygody. Ja stoję przy piecu. Stoję tutaj oczywiście w warsztacie Kowalskim i w tym momencie wykonujemy bardzo ważne zadania sezonowe. I chcemy zarobić pieniądze, żeby podkuć osiołka. Bo mamy osiołka, więc będziemy dzisiaj się bawić wokół tego, jak z tym osiołkiem będziemy mogli się... Jak będzie nam mógł pomagać, bo on ma dodatkowo yuki. Także lecymy, lecymy, nie ma łatwo. I teraz tak, miedziana strzała, łuk, włócznia, siekiera. To są w ogóle bardzo ważne. To co tutaj jest. Nożownik, patrzcie, czekaj, czekaj, strzeżcie się nożownika, co jest? Co to za zadanie? Mieszkańcy Starorzecza, uważajcie, od kogo kupujecie noże. Nasz rynek został ostatnio zalany nożami wątpliwej jakości sprzedawanymi w absurdalnie zawyżonych cenach. Kwatermistrz Blędzior. Kwatermistrz nagrodzi każdego, kto przyniesie noże, które pomyślnie przejdą kontrolę jakości. Moi drodzy, noże trzeba zrobić, blędziorowe. Teraz tak, brązowe narzędzia, miedziane noże, miedziane bronie. Tylko to nie jest miedziane narzędzia. I nóż jest. Ile blędziorów? 10 blędziorów trzeba zrobić. A co potrzebujemy do tego? Patyki. Dobra, musimy patyki wziąć. Garnki. Znowu garnkami, moi drodzy, handlują. Tak się nie robi. Patyk. Dobra, bierzemy patyki. Essa. Jedziemy. Odejdź, odejdź. Dobra. I teraz tak. 10 noży to na start. Cyk. Jazda. Na sam start. Blędzior. Dobra, moi drodzy. Ja piję herbatę. Zdrowie. Ziołowa. I'm hammering out a solution to my problems. A! Moi drodzy. Bąkali. Bąkali średniowieczani. Dzień dobry, witam cię, miesiana, miesiana. Czy jesteś zadowolona dzisiaj z tego streama? Może trochę byś chciał. Zimno, zimno, bąkali dzisiaj zamarzali. Dobra. Zrobiliśmy 10 noży, za co będzie dobry pieniądz, ale to nie wszystko, bo my musimy teraz zrobić dosyć ważne zadanie. Mianowicie, miedzianej strzały musimy 38 wytworzyć. Miedziana strzała. Aha! Ja nie mam pieniędzy na to, żeby... O kurde, dobra, ale... Ale essa, dobra. Oj, oj. Dobra, to musimy tak. Pierwszy się napić i zjeść. Spokojnie, świnia tutaj łazi. Odejdź, 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 zostaw to. Puść to! Puść to! Dobra. Jedzonko, jajo, patrzcie ile jaj mamy. Kurde, ile suszonego mięsa mamy, ale mamy tutaj strasznie dużo, dobra. Dobra, zajebiście. I teraz tak, biegniemy z pełnym brzuszkiem. Dawaj, na osiołku jedziemy. Dawaj, osiołka bierzemy. Chodź, osiołkali. Co ja? Kurde, jakbym normalnie miał jakiegoś konia wyścigowego. I teraz wjeżdża jak Jesus.
Dobra. A można tak zrobić, żeby on za mną podążał? Chyba nie. Dobra. A jak mam skilla, to mogę gwizdać, tak? Bo kojarzę, taki skill był. Dobra. Hello. Dobra, sprzedałem mu noże. I teraz tak. Co nam jest potrzebne? Żyto i owies. Czego mi brakowało? Owies, chyba tego nie miałem. Chyba owies mi brakowało go. Ludomiła. Oh, it's you. Only the best products here. See you soon. Który to miał? Hello there. Want to see my wares? Bułki owsiane. Dobra. Have a good day. Kurde, ja nie wiem, który to teraz ma, ale muszę tu zobaczyć, który co sprzedaje. Can I interest you in some of my wares? Len? O, dobra. Mam. Owies potrzebuje chyba. Ziarno owsa. Ale też muszę zasiać owies trochę. Żyto miałem? No dobra, drogo, bo drogo, no. Niestety, no. Pieniądze wydawali. Bąkali, wydawali, pieniądze wydawali, no. Ty, ale te podkowy są w sumie po co? Żeby mu zdrowie nie spadało? Czy jak? Hello, want to see my wares? Take care. A, żeby stamina wolniej spadła, okej. Dobra, no to mu się to zrobi po jakimś czasie. O, czekajcie, tu jest ta skowala. Jedną podkowę trzeba kupić, czy jak to działa? Jedną. I ją trzeba wyposażyć w ten sam sposób, czyli siadamy. Następnie wierzemy miesiana, żelazne podkowy, przenieś wierzchowca. Teraz zmieniamy i zakładamy. No i mamy. I ona ma swoją wytrzymałość, tak? Ta podkowa będzie spadać jakby jej wytrzymałość, będzie trzeba je wymieniać. Nie będzie? A, no to zajebiście. Znaczy ona pewnie w przyszłości powinna spadać wytrzymałość. Bądźcie, czy ty wczoraj u Kiszaka udawałeś, że robisz kebab? Ja nic nie udawałem. Gościu. Dobra. Masz. Ej, a one gnój też w sumie. O. Przy osiołku. Kurde, szkoda, że jeden pracownik nie może być przypisany do kilku miejsc, nie? Bo gdyby był przypisany do kilku miejsc, to mógłbym wtedy, wiesz, trochę żeby tutaj ogarnął, trochę żeby tutaj ogarnął. Cieszę się, że jesteście. Na kilka etatów. Dramach jest szefem od 14 miesięcy. Witam, Bonkol, salut. A, witam serdecznie. Witam ciebie także. Bardzo mi miło. Dramak. Bardzo mi miło. Hello. A, paszę muszę zrobić, moi drodzy. Muszę zrobić paszę. Bo muszą osiołki jeść. I nie tylko osiołki. Co myślisz o przewidywanych zmianach na Twitchu, jak likwidacja suba z Prima? Ale kto to przewidział? To teraz to jest... Ktoś to wymyślił? Bo to by się wydaje, czy ktoś komuś się wydaje? Bo to jest tylko hipoteza, tak? Tak,
Sigi, odpisał do mnie, ludzie, którzy tworzą tą grę, powiedzieli, że ja tam wspomniałem o kilku rzeczach, twierdzą, że te rzeczy, jakieś uwagi biorą pod uwagę, w przyszłości może coś będą robić, ale na pewno myślę, że zdają sobie sprawę, że fajnie by było, gdyby było więcej dubbingu z różnych języków, w tym polskim. Natomiast wszystko po kolei, nie? Wszystko po kolei. Rolnictwo. Dobra, mam. Gwizdanie przywołuje swojego wierzchowca. Biorę. Tylko nie wiem, jaki skill na tym gwizdaniu się... jakim przyciskiem się gwizdzę. Słomy potrzebujemy jeszcze. G? Co się stało? Halo? O kurwa, to działa jak płotka. Czyli jak nie patrzę na niego, patrzcie. Nie, czekaj. Moment. Patrzcie, tam jest osioł. Oho. Nie gin, dobrze, nie będę. Idę po słomę tylko. Ja muszę tej słomy wziąć więcej. Graliśmy chwilę w Kangurka Kraju, znudziło mi się młody, poszedł się bawić. Nie, mi się wydaje, że to jest jeszcze za młody wiek, żeby on się zainteresował grą na dłużej, wiesz? To jest jeszcze tak, że wszystkiego po trochu, krótko, dużo bodźców. To mi się wydaje, że to, żeby usiąść i się skupić na grze, tylko na tym, to też chyba musi jeszcze być trochę. Dobra. I teraz tak, idziemy tą paszę dać. Zobaczcie. Gdzie się daje im jedzonko? Tutaj. Paśnik wypełni. Cyk. No i... dałem paszę. No i super, pasza biceps. Tutaj ile mają? Mało paszy. Dobra. Dobra, musimy drugie zadanie zrobić. Miedziana strzała. Ja teraz wykorzystam, że jest noc i nikt mi nie będzie przeszkadzał. To będę sobie robił. Ruda miedzi. Sztabka miedzi. Dobra. Teraz tak. Jeszcze wezmę sobie kłodę. Kłody są potrzebne. I patyki. Ale patyków chyba nie ma. Będę musiał biegać za nimi po lesie. Py. Nie ma. Dobra. Adam czyha. Zjedz coś? No ale po co? Dobra, teraz tak. Nad głową mam zadanie. I tam jest tak. Siekiera. Tego chyba nie widzicie. A widzicie. 3 razy siekierę miedzianą trzeba zrobić. Czyli miedzianą siekierę 3 razy. Myk. Włócznia 5 razy.
Lnianą nić trzeba. Dobra, nici musimy wziąć. Nici są tutaj. Pięć włóczni miedzianej. Ty, a może ja mam miedzianą włócznię? Czekaj, zobaczmy. Zobaczmy, sekundka, bo ja zobaczę tylko, czy tutaj nie ma miedzianej włóczni. Oj, motyka, miedziana strzała. O, a on tam chce chyba miedzianej strzały 38. Dobra, to patrzcie. Miedziana strzała na szczęście jest. Miedziana strzała. Dobra. Zrobimy włóczni 5. Miedziana, broń, włócznia 5. Robimy. A ile ma lat ta minka? A, to ja już tam kawalerów waszych poznałem. Dobra. Ty, czekajcie, bo siekiery jednej nie stworzyłem. Nie wiem czemu. Jeszcze jeden musi być. Jeszcze jedna siekiera, uwaga. Dobra. Jeszcze jedna siekiera. Kurde, braknie mi, bo miedzianych strzał muszę stworzyć. Trochę. Dobra. I miedziane strzały. No właśnie. Do tego jest potrzebnych. Kurwa, zabraknie mi sztabek. Pióra, patyki to zdobędziemy. Sztabki. Moment, to jest 10 strzał, a potrzebujemy miedzianych strzał 20-37. Ja pierdzielę, jednej strzały brakuje miedzianej, żeby było. Bo to muszę 3, czyli muszę mieć łącznie sztabek 6. 6 sztabek muszę mieć, a mam 3. No to zajebiście. Pokaż. Ruda miedzi tylko 2. W ogóle rudę cyny też bym musiał wziąć, bo ja... O Jezus Mary, dobra, kłody. Idę cynę poprzepalać. I łuk 4 razy muszę zrobić, ale chyba łuk jestem w stanie zrobić. Kowadło. Nie tutaj. Tutaj muszę poprzepalać cynę. Jedziemy, pompujemy rączkę. Młody tylko pyta, kiedy zagrasz w Wiglesy. Ewidentnie kiedyś znowu jakieś sporty na Switchu. Na Switchu będziemy grali, ale nie w sporty. W Mario troszkę pogramy, bo tam właśnie rozmawiałem z Nintendo i tam chcieliby, żebym znowu w Mario Odyssey pograł. Nie ma problemu, jak najbardziej, jeszcze jak. Wiglesy? Wiglesy to śmieszna gra. Ale ona jest... ja próbowałem, bo ja chciałem nawet te Wiglesy przejść, ale może być tak, że chyba w nie nie będę grał w ogóle już, bo te Wiglesy są tak źle się zestarzały, one tak są złe. W sensie one w tamte czasy może były fajne, bo były w gazecie, bo się kojarzą z dzieciństwem i w ogóle, ale to nie jest dobra gra niestety, nie? Wiglesy nie są dobrą grą, one źle działają, one źle wyglądają, one są jakieś takie... Kurwa, wybrakowane są jakieś, no. No, ja je tak odpaliłem, bo dużo ludzi o tym mówiło. Ja mówię, a to odpalę tą grę, jak mówicie, że taka fajna gra z dzieciństwa. No i ją odpaliłem i była fajna przez pół godziny. Ale potem już była taka zajebiście wolna, nudna, męcząca wręcz, bo ta mechanika tam i sterowanie tymi Wigglesami jest takie zajebiście przestarzałe.
Ona, to się źle zestarzało po prostu, nie? Silnik tej gry taki jest, że tam klikniesz, to tyle trwa wszystko, te animacje, nie da się tego przerwać. On musi pierw jedną czynność zrobić, żeby móc zacząć na następną, nie da się jej przerwać tej czynności. To powoduje, że dzisiaj nie chcę, kurde, w tą grę grać. I to teraz, jakby to były czasy jak kiedyś, i mi się wydaje, bo ja słyszałem też takie coś, bo zadałem takie pytanie, czy był ktoś, kto kiedyś w tą grę grał i też się kiedyś na przykład denerwował z tego powodu, jak ona działa. I tak, też kiedyś już ludzie się denerwowali. Smart, sztaba brązu. Dobra. Silnik jak w Żuku, ta. Dobra, miedziane strzały. Trzeba pióro i patyki, dobra. Pióra mamy. Piór mamy dużo. A patyków? Go, patyki. Kurde, z patykami jest problem. Bardzo mało ich jest. Dobra, moi drodzy, musimy to zrobić, to jest ważne zadanie, ono strasznie długo trwa, to jest chyba najcięższe zadanie, jakie dostałem aktualnie. Jeszcze tak ciężkiego nie miałem, bo to wymaga ode mnie inwestycji bardzo dużych zasobów, ale za nie jest dużo pieniędzy. Za nie jest masakrycznie wysoka nagroda, nie? Ja wam tylko powiem, jaka to jest nagroda. 2000 monet! No przecież jak myśmy za zadania po 100-200 monet dostawali do tej pory, ale te zadania nie wymagały ode mnie niczego, tylko pozbierania kłód i patyków, a teraz dostajemy coraz cięższe. To dobrze. To dobrze. Dostajemy coraz więcej pieniędzy, będziemy mieli. Kiedy fortyfikacja? Wiecie, z fortyfikacją to jest tak, że da się tu zrobić takie palisady i takie wysokie mury, ale to wymaga tak dużego nakładu czasu, pracy. Chłopie, ja bym stał dzisiaj i przez 3 godziny robił płot. Kiedyś to musi nastąpić i pewnie zrobimy tak, ale teraz idę dokończyć skuwanie. Wykuwanie, przepraszam. Dobra, miedziane, siup. A łuk muszę jeszcze zrobić, no tak. A czemu nie mogę miedzianych strzał zrobić, bo brakuje piór. Ale piór nie brakuje tutaj. Tutaj piór jest, moi drodzy, pod dostatkiem. Tylko wystarczy na P nacisnąć. Pióro znaleźć, mamy ich 600. A jakże. I idziemy. I cyk. Py. I teraz musimy 4 łuki wytworzyć. Łuk wytwarzamy z drewnianych broni. I łuk na szczęście mam odblokowany. Potrzebujemy do tego 4 kłody i 8 nici. Czyli bierzemy sobie tutaj nić. Bierzemy sobie 8 oraz 4 kłody. Kłody. 4. Jup. No i byczko. Kurde! Dobra. Powinno być możliwość wpisywania. Nie ma niestety wpisywania możliwości. 4 łuki. Tak. Dzień dobry, siema, witam Marski. W drugi próg podatkowy. Ale, bo ja wam powiem, w tej grze można w tej grze porobić w taki sposób rzeczy, które posiadacie, w
można swój jakby dobytek bardzo łatwo zwiększyć. To znaczy możecie wykorzystać mechanikę gry, która wam tego nie blokuje i możecie sobie zepsuć ekonomię. Ale ja właśnie specjalnie nie chcę tego robić, bo to trochę psuje fans gry. Już wam mówię, o co chodzi. To znaczy, że mógłbym zrobić na przykład 10 stacji do wydobywania drewna albo miedzi. Ale miałbym wtedy tak dużo tych rzeczy, że już bym się w ogóle tym nie musiał przejmować, bym aż miejsca nie miał na to. Ale bym sobie zepsuł trochę ekonomię, bym zepsuł sobie trochę zabawę, nie? Dobra, mamy wszystko. A nie, miedzianej strzały brakuje mi jednej. To miedzianą strzałę kupimy. Dobra, miedzianą strzałę kupimy. Jedziemy na osiołku. Dawaj. Nie, nie, brakuje jednej strzały. Kupimy ją. Tutaj, tu muszę jedną strzałę kupić. To chyba u kowala, moment. Zobaczę. Wstawaj! Wstawaj! Ty, oni śpią w ogóle, brudni. W stroju kowala on śpi. How is life treating you? Goodbye. Kurde. Gościu. Chodź. Chodź, chodź, chodź. What the... Osiołku! Co ty robisz, osiołku? Płotka, to ty? Czekajcie, zobaczymy. No co? Chodź, chodź, chodź. Dawaj, dawaj, na dachu chcecie. Kurde. Chodź. A, ciężko. Moment. Trzeba to inaczej zrobić. Ja już wiem, jak to zrobimy. Moment. Tu go weźmiemy, nie? Moment, moment, tu. Kurde. A nie, tam się zateleportował. Osiołku? Osiołku? Nie, nie da się chyba tego zrobić. Dobra. Assassin's Creed trochę, no. Chodź, gdzie jesteś? Dobra, chodź, chodź, biedny. Chodź, już się nie będę denerwował. Chodź, chodź. Już jest wszystko okej. Nie denerwuj się. No, no, no. Dobra, wychodzą do roboty już w końcu. Idę.
Idą do pracy wszyscy? Dobra, wstali. Miedziana strzała. My strzała. Dobra, mamy to. Teraz idziemy zanieść zadanko. Hello. Ale dobrze. Ale poszło, jaki hajsik poszedł. Dawaj, jedziemy. No. Akurat na rachunki i długi. No, troszkę tak. Jak się wytwarzało brąz? Z cyny i miedzi, czy... Z cyny i miedzi chyba. Dobra, ja bym musiał jeszcze na czymś zarobić. Kurde, na czymś trzeba zarobić, widzowie. Czekaj, bo on wiadra w ogóle zaniósł. Ja muszę mu te wiadra dać. A czy ja tej drewnianej miski nie muszę mu... Moment. Drewnianej miski tutaj do kucharza dać? Chyba nie potrzebuję, ale dobra. A tutaj, nie wiem, czy to trzeba. Oni powinni to wybrać z magazynu wszystko, mi się wydaje. A nie da się już tyle. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Proste worki ze skóry, mówisz? Kurde, ja bym zarobił, wiesz na czym? Duży, patrz, duży plecak. O kurwa, ciekawe na ile plecaku się, na ile zarabia na plecaku, moment. Duży plecak, waga, cena, a tam była wartość napisana, nie? Cena... A, to nie, 320, ale to jest cena, za którą ja sprzedam? Czy z tego połowę muszę uciąć, to co jest tu napisane? To jest cena, ile ja dostanę, tak? Uciąć jeszcze muszę. O, to ciul. Skóra i futro. To nieopłacalne. Tunika. Prosty worek to bardzo mało się zarabia. Na tym się zarabia. Na lnianej tkaninie. A może worki robić po prostu, co? Czekaj, zobaczmy ile czego mamy. Idziemy zobaczyć. Skóry mamy 140. Futra ile mamy? Futra 60, ale to nie wszystko. Bo my mamy je gdzieś pochowane w ogóle. Tutaj. O, widzisz? Lniana nić. Ale prosty worek to skóra.
Chłopie, to jest... Ja dostanę za jeden worek 6 hajsu. To się nie opłaca. Totalnie nieopłacane. Znaczy, za jedną skórę 6 hajsu. 4? To jak to się liczy? To nie na pół, to na ile to ja mam podzielić? Ja pierdziele, widzowie, to nie, no to nie jest robota. Trzymaj się bardzo, no plus, witam, witam. Dzień dobry, cześć plusik. Patyk i skóra. 60. 60. Skóra, patyk, nić. Dobra, to ja bym zrobił tak. Jedziemy. Wszystkiego po trochu trzeba spróbować. Oho. Nie wiem, czy mi zabraknie nici. No zobaczymy. Chrupki, nie przeżywaj tego. Nie przeżywaj. Dla chrupkiego to jest sprawa życia i śmierci, to co tu się dzieje na ekranie. Sama lniana tkanina była po 120, czy mi się wydawało? Czekaj, zaraz to zobaczymy. Nie no, za 28, gościu. I'm dying of thirst. Czekaj, on musi coś napić się. Odejdź no. Puść to. Dobra. Umyjemy się, bo śmierdolimy. Osiołek stoi. Ten system jest bardzo śmieszny. Te, babo. Czekaj, co ja tutaj miałem iść? Tu. Moment, pojedynczo tylko robię. Ty, a jak to w ogóle? Dobra, zużyjemy tak. Dobra, 24. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak to w ogóle działa? Ja bym musiał to zobaczyć w prawdziwym życiu. Aha, czyli on tu tak przekłada to pomiędzy. Dociska to, żeby... Okej. Okay. Tutaj to naciąga, tu są naciągi. No dobra. Częste mycie skraca życie. To prawda, widzowie. Częste mycie skraca życie. Tego typu bęc. Dlaczego w średniowieczu żyli długo, bo się nie myli? Tak! Robili taką barierę. Ja w ogóle słyszałem, że podobno ludzie w średniowieczu potrafili wygrywać pojedynki z niedźwiedziem na gołe pięści, bo podobno tak byli z brudu, taki pancerz mieli, że niedźwiedź nie umiał im ich podrapać i zjeść. Tak mogło być. Dlatego nam nikt niestety nie zaprzeczy.
Czy da u ciebie radę odblokować konto Meteoryt? Nie wiem, musiałbym zobaczyć. A co tam się dzieje? Co się stało? Zaraz zobaczymy, coś ty tam nawyrabiał. O, nowy poziom w produkcji. W rolnictwie coś nowego mamy. Uprawa przez... Czekaj, 10% szybsza uprawa. O, wolniejsze zużycie więcej plonów z sadów. Ty, może ja bym sady zrobił, poczekaj. O, wolniejsze zużycie wierzchowców albo nie. Psucie się rolniczych. O, więcej doświadczenia podczas czynności rolniczych. Dobra. Teraz, o, patrzcie, ostatni poziom. Szybsze budowanie. Albo wolniejsze zużycie kondycji podczas budowania. O. 10% szybsze budowanie. O kurde. To może to zrobimy. Szybszy budowniczy. Dobra, i teraz stół krawiecki. I będziemy robić worki z lnianej tkaniny i skóry. Tak, te będę robił, a nie będę tych robił. Te będę robił. Zobaczymy. Pełna moc. Szyj. O pierona, ale długo to trwać będzie. Jednak to zlecę jakiemuś pracownikowi chyba, wiecie? Tak być nie będzie, żeby chłop, kurde, pracował. No nie no, ja jestem zarządcą i pracownikiem. Ja nie mogę tych rzeczy wszystkich naraz robić. Tak nie wolno. ...210 sekund, ok, ok. Dobra, zaraz zobaczę, panie meteoryt. Co to ten meteoryt? Ja to zobaczę zaraz. User. No to zobaczmy user. Co on tam pisał? Na kanale. Trojan zbanował 1 stycznia. Zobacz. Czekaj. Wiadomości. No ludolodzy, akcja wygląda tak. Anioły mi szeptały do ucha, zrób coś zabawnego, wyszło, coś śmieszyło. Aha, ty odklejony jesteś. Czekaj, komentarze są jakieś. Ancymon, który prawdopodobnie jest niepełnosprawny. No tak może być. No to może być ciężka sprawa z tobą, gościu. W sensie nie wiem... Nie wiem, co ty robisz, gościu, ale... No piszesz rzeczy, które troszeczkę sprawiają w zakłopotanie, bo nie wiadomo, jak z taką osobą dyskutować. Nie wiem, pisze coś o jakichś demonach, potem coś gada o jakiejś legitymacji szkolnej, że będzie podrabiał. Nie wiem, kurde. No... Na ten moment nie odbanowuję, nie? Nie wiem. Przejrzę. Będę przeglądał za niedługo z te odwołania od bana. Bo ja raz na tam na jakiś czas przeglądam te odwołania do unbana. To przejrzę, zastanowię się wtedy. Żartowałem nic więcej. To ty jesteś! Chłop dostał bana i unika bana, nie? I się przyznał do tego. To jest dopiero agent. Szkoda gadać. Czy możesz rozpatrywać je online? Nie, nie rozpatruję online takich rzeczy. Dlatego, że dużo tych rzeczy jest... Kurde, jakby ci to powiedzieć, dużo tam jest czas... Specjalnie nie rozpatruję ich online, bo tam bardzo często ludzie piszą bardzo złe słowa i ja nie chcę ich tutaj na ekranie pokazywać, wiesz? Nie, po prostu tam są na przykład na 30 próśb jest tak z 5 czy 10 totalnie takich niecenzuralnych, takich, że ktoś dostał bana i wiesz, to on mu się świat zawalił, nie? I jak, znaczy, tak
mówię tak, że prawdopodobnie. On się nie umie z tym pogodzić, ale jest tak wściekły, że dostał bana, że obraża mnie, używając takich największych wulgaryzmów, które są zabronione, nie? No i po co coś takiego mamy przeglądać? Będę dawał im atencję. Po prostu im wtedy odrzucam ten wniosek i oni jak dostają odrzucenie tego wniosku unbana, już nigdy, nigdy nie mogą na tym koncie prosić o unbana. Chyba, że osobiście dam im unbana na to konto, nie? A czekajcie, a tu się coś tworzy? O, a może tych prostych worków narobimy, to może nam się troszkę skill podniesie w wytwarzaniu, nie? Ale nie, Jelin, ja nie chcę dawać, kurde, ja nie chcę robić show, tak jak niektórzy streamerzy, z przeglądania wniosków o unbana. Bo robimy wtedy z użytkowników na czacie pewnego rodzaju bohaterów. Oni mają nagle główną rolę w show. Wiesz, o co chodzi? No, wielu z nich zasługuje na to, no, żeby ich zapomnieć, chłopie, bo pisali okropne rzeczy. To ja nie będę ich teraz dawał im drugiej szansy, wiesz, jeszcze w formie zrobienia wokół nich show. Moim zdaniem powinni dostać ułaskawienie, to jest teraz modne. Prosić o ułaskawienie, tak, tak, tak. No. Ja wam powiem tak. Jestem w stanie dawać unbany za... jako, że jestem osobą, która żyje w kraju, w którym robienie biznesu jest rzeczą ciężką, bo kraj w tym nie pomaga, to trzeba być kapitalistą. I teraz tak, może być tak, że jak nie będę chciał komuś dać unbana, to będzie można go wykupić. Przyzwyczajajcie się, teraz w grach są mikropłatności. Ja chyba zrobię mikropłatność, która polega na tym, że będzie można wykupić unbana. Nie będzie to tania usługa. Dokładnie. Będzie to kaucja. Ale będzie to dotyczyło tylko w przypadku... Będzie to tylko dotyczyło w przypadku takich mało szkodliwych treści. Wiecie, co mam na myśli? Że ktoś... No widać, że kogoś odkleiło, nie wiem, naćpał się tego dnia i tak dalej. Można mu dać drugą szansę, ale są, jak są rzeczy, które... No umówmy się, jeżeli ktoś będzie obrażał waszych bliskich i to tak, no widać, że to tak paskudnie, w paskudnym stylu, no to nie możesz za 50 zł mu zapomnieć tego i udawać, że się nic nie stało, nie? A za stówę? Nie wiem. Ale ja bym to zrobił inaczej. Jeśli ktoś na moim live'ie obrażał Patrycję w perfidny sposób i dostał u mnie za to bana, to powinien pójść do Patrycji i u niej uiścić opłatę, bo to od niej zależy, czy ta osoba dostanie unbana, czy nie. Wiecie, o co chodzi na przykład? Że to nie w mojej kwestii jest, tylko czy ona mu wybaczy, czy nie. Jeżeli na przykład Patty by stwierdziła, dobra, jak ty jesteś hejter, to płać za to teraz. Wiesz, o co chodzi? A? Dobra. Idziemy sprzedać te rzeczy. How is life treating you? Whatever you need, I've got it. Czy według regulaminu Twitcha to jest legalne? Unbany za kasę? To chyba tak, ale nielegalne jest dawanie rank, czyli moderator i VIP za pieniądze. Znaczy, inaczej, jeżeli ktoś z was daje mi w pizdu pieniędzy i ja w formie podziękowania daję wam VIPa,
to jest pośrednie, w sensie to jest moje docenienie waszej osoby i waszej pomocy, ale jeżeli wprost mówisz, że VIP-a sprzedaje za 50 zł, albo moderatora sprzedaje za 100, to samo robienie tego i dokonanie tego czynu jest i za granicą było nawet banowane. Dostawali tam na jeden dzień bana streamerzy za to, że coś takiego robią, nie? A on już nie ma pieniędzy. Dobra, to idziemy tu. How are you? Price is so low, you don't need to haggle. The taxes here are incredibly high. Dobra. See you around. Jedziemy. Na jednym kanale mam perma za rozmowy na priv. Nie wiem. Znaczy ja wam powiem wprost, bo ja w tym nie widzę nic z tego. Jeżeli... bo nie wiem jak wy to uważacie, że czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Ale na przykład, jeżeli ktoś u mnie na czacie, przykładowo, by udawał zajebiście pozytywnego gościa, który mnie tutaj niby wspiera, mówi fajne rzeczy, ogląda i tak dalej, ale dostałbym sprawdzone, nie spreparowane wiadomości, na przykład, że on na innym, na przykład na Discordzie, na forum jakimś, na Facebooku czy na prywatnych wiadomościach paskudnie mnie pomawia, obraża, no to ja bym go zbanował. Bo jeżeli miałbym pewność, że to jest prawda, że tak się zachowuje poza plecami, bo niektórzy by stwierdzili, że to głupie, ale ja, mnie to na przykład, ja nie umiałbym tej osoby udawać, że ona jest super, wiedząc, że ona poza plecami gdzieś na czacie, nie wiem, mnie gdzieś tam kurde kabluje na mnie albo w ogóle obraża mnie i tak dalej. No to po co taką osobę trzymać na czacie? A jak pomawia inną osobę, no to essa. Jeżeli jest to jeżeli jest to z korzyścią dla mnie, to jak najbardziej. No. Cztery tysiące monet mamy. Zajebiście. Tak, żeby się nie połapiał Nexus. Mówi, dobrze, Nexus. Pozdrawiam, Nexus Live. Dobra, trzeba nawieść. Dobra, uwaga, robimy nawóz. Zgnieliznę wezmę. I musimy zrobić nawóz. Ty, czemu ty... Nexus, wejdź ty se kurde w tego Medievala na live'ach pograj. Chłopie. Hop. Dobra. Nawóz. O, lecimy. Siup. Moim zdaniem na pewno ty się powinien zostawić w pizduwowa, nie? To jest moje zdanie. W trosce od siebie, o twój kanał i tak dalej. Ty się powinien w pizdu zostawić tego Wowa. Zająć się hopie gotikiem, zająć się takimi giereczkami, jakimiś podcastami, gadaniem o życiu, a nie tam kurwa. Z Wowa ci już nic nie przyjdzie, hopie. Przecież tak jesteś, jakby nawet już nie masz po co grać z WoWa, choćby nawet za kontaktu z Blizzardem. I tak jesteś już szopie skończony. Kurwa, widzowie, wiecie co ja ostatnio zobaczyłem? Bo iShow Speed, nie? W ogóle jest w Brazylii. Wiecie, że kurwa, on spełnia swoje wszystkie...
On spełnia swoje wszystkie marzenia, nie? Na przykład, zobaczcie, kurwa, z kim on się spotkał. Z Ronaldo de Lima, stary. Legendarny. Chłopiec normalnie gada z nim jak z kumplem. Tak, o, se gadają. Essa. Najlepszym Ronaldo w historii. Papie, kogo Cristiano Ronaldo obchodzi? Jego? A on jest takim psychofanem Ronaldo, chyba Cristiano, tak? Czy ja bym... Nie no... Chciałbym. Słuchajcie, już wiele z moich marzeń się nigdy nie spełni. Nie pójdę nigdy na koncert Daft Punka, bo już się rozwiązali. Nie spotkam się z Michaelem Jacksonem nigdy, bo nie żyje. To jeszcze z Ronaldo prawdziwym w Brazylii się bym mógł spotkać kiedyś. Ty masz jakieś cele, chciałbyś osiągnąć w streamingu albo na YouTubie? Tak, tak jak Meksikano. Pójść na maksa do góry, rozwalić YouTube, a potem odejść. Zjebać YouTube'a. Dawidek, jak się cieplej zrobi, to będzie trzeba w końcu kiedyś zrobić taką eskapadę do Angry Hunt. No tak, no teraz to odpada całkowicie, to w ogóle by było zajebiście nieprzyjemne taki, w taką... Znaczy, chociaż tam zawsze jest podobnie. Sakebini, Yeres, Harry Potter, UK, Bonko, Nexus, Retro. Kurde, ja wam powiem, jaki jest problem z lotem do UK. Trzeba wyjść z domu. Kurde, to jest ciężka sprawa. Paszport też trzeba zrobić, jak ktoś nie ma, no. Nie możesz dać komuś kamerki i podkładać tylko audio? Mogę. Nexus mi to nagra?
A ja potem nagram w domu takie, że cześć, dzisiaj wam powiem co nieco o mojej wyprawie. O, tutaj byliśmy w sklepie. Co dzisiaj na obiad planujesz? Ja mam obiad zrobiony w lodówce, tylko do odgrzania. Kotlety, piersi z kurczaka panierowane w bułce tartej, smażone takie, jakby schabowe, jak to mówi Nexus, schabowe z kurczaka, tak? Schabowe z kurczaka, albo Monika to mówi, przepraszam, to może tak Monika mówi. Schabowe z kurczaka. Śmieszy mnie to zawsze. Schabowe z kurczaka. Idę do spanka, bo nic nie widzicie na ekranie. Idę do spanka, widzowie. Tak jest. Nexus, ja ci powiem, co by moim zdaniem, jak serio byś chciał live'y robić, serio, i to by było zajebiste w ogóle, takie wydarzenie, bo to by było duże zainteresowanie. Kurwa, weź Dark Souls'y przejść jedynkę, zrób posta, znajdź dzień, odpowiedni wieczór na to, na kilka godzin i zacznij grać w Dark Souls'y, kup se Dark Souls'y, zacznij se zagraj jedynkę, stary, i przejdzie. To będzie ludologiczny powrót. Bo ja teraz przeszedłem dwójkę, teraz jeszcze trójka mi zostaje. Ale tą trójkę to tak jeszcze tutaj parę innych rzeczy porobię, parę różnych gier pogram. I tą trójkę gdzieś sobie przejdę. Ponoć już mówią, że trójeczka to już jest taka... Już jest przyjemniejsza dużo niż dwójka i tak będzie przyjemniej się grać podobno. Zobaczymy, czy to prawda. Rudacyny. A, w ogóle nie wiem, czy widzieliście, widzowie, jaką piękną dostałem pochwałę wczoraj. Znaczy wczoraj, to już wcześniej, ale ja to dopiero wczoraj zobaczyłem. Do Bonkola ten weteran mi jakoś tak pasuje, bo jak myślę o takim bez urazy Bonkol, ale leciutkim boomerze, to myślę właśnie o Bonkolu. Leciutkim, leciutki. I mój głos na weteran na roku idzie do Bonkola. Chciała mnie obrazić. Do Bonkola ten weteran mi jakoś tak pasuje. Chciała mnie obrazić. Kasik zasługuje. Słuchajcie, najlepsze jest to, że ja się dowiedziałem, moi drodzy, że nie far, że ktoś jej dał, czekaj, że co? Ktoś, moi drodzy, dał, ja widziałem, nie pamiętam jakiegoś streamera, ale tam streamerzy głosowali i ktoś, Kasik, zdał jakąś nagrodę, ale nie, że nie fart roku, tylko ona była jako streamerka roku i ktoś na nią zagłosował, bo uwaga, ktoś powiedział, że ona robi fajny, różnorodny content. I ja tak sobie myślę, kurde, o co chodzi? Przecież ona ogląda YouTube'a. A może mu chodziło o to, że ona ogląda różne filmy na YouTubie. Wiesz, że ona nie ogląda jak Kiszak tylko gier. Nie? Może ona różnych twórców ogląda rzeczy i komentuje. To jest może ta różnorodność. Właśnie ja też się zawaliłem w mule, bo ja czegoś nie zrozumiałem. No. Worst thing about this time of year are mosquitoes. A propos Kiszaka, co znowu obrażają? Cringe roku. Chcecie mnie bić? Tak się chcecie bawić? Dobra, to będę wam jęczeć za to. A! A! Mocniej!
Dobra, ja wam powiem coś takiego. Tego nie można oglądać już. To jest... Ale ogólnie Smajro zaczął robić ten kanał i dosyć fajnie to montuje. Na przykład... Sojusz z Weebami. Kolejny ludolok upadł. To tego nie oglądamy, bo to jest kłamstwo. Twój stary... O, a właśnie, intro, czekaj, to! To jest podobno prawda. Nie wiem... Dobra, dobra. A on mnie wyrzucił, widzicie, ze znajomych. No tak, to się nie robi. To jest whip. To jest ukryty whip. On się po prostu wstydzi tylko trochę o tym gadać, ale to jest whibek, to jest normalny whibek. Dobra, i teraz tak, słuchajcie. Zarządzanie. Musimy zobaczyć, co tu się wydarzyło. W drewutni nie mają narzędzi. Nie mają siekier. Czyli musimy siekiery przynieść. Potem nie mają... Aha, dobra. W kuźni nie mają młota. Dobra, w drewutni są potrzebne siekiery. Ruda miedzi, essa. Dobra. A ja bym te siekiery zrobił. Sztaba brązu. I cyny. Dobra, to jakoś tak zrobimy. Siekiery im z brązu, to będą mocne. Czy warto robić dla pracowników, dla NPC-ów lepsze narzędzia? Oni faktycznie będą dłużej z nich korzystać? Chyba tak. A, za drogo, no tak, to lepiej by było najzwyklejsze dawać narzędzia. Ty, co on robi? Ciuf ciuf robi. Patyki i kamienie. Wody znowu nie mają. Odejdź stąd! Ty nic nie robisz tutaj przecież! Co ty udajesz? Ja ci nic nie zleciłem! Czy ty normalna? Batem, batem. Ty, wody nie mają. Nie no, ja muszę tam chyba to zrobić. Jeszcze kowal musi zrobić, muszę mu zrobić młotek. Dobra. I zrobimy tak.
że damy brązowy młot. Czekajcie, sztabę, sztabacyny, patyki, pióra, młotek drewniany, brązowy młotek jeden, siekiery sprzedamy, drewniana kusza i tak dalej. Dobra, i teraz tak, jeszcze co potrzebujemy, bo oni nie mają tych rzeczy. Tutaj już nic. Dobra, to jest Essa. Dobra, i teraz oni wszystko robią, a my potrzebujemy jeszcze patyków tutaj pozbierać. Ale dobra, to ja jeszcze pozbieram te patyki i będzie już, narobimy dużo siekierek, bo oni bardzo mocno zużywają siekier, nie? Oni niestety bardzo dużo siekier zużywają, przez co... że patyki trzeba do siekiery, a nie kłody. To dziwna sprawa też dla mnie. To polska gra, tak, to jest polska gra. Czyli nie kupisz jak Polska. A jakby była rosyjska, to byś kupił? Sparłbyś, co? Sparłbyś sobie, co? Taką potężną krainę. Widać, że polskość się wylewa z tej gry. No chłopie, wiesz jakie tu są pancerne brzozy? Nie jedna mnie zabiła. Zobacz sobie, patrz to. Patera, pa to. Patera, pa. Pa. Hopie. Nie ma lipy. Dobra, chyba mamy wszystko. Idziemy zrobić siekierki. Ja jestem posiadaczem Tarkowa w wersji najwyższej, a jest od rosyjskich deweloperów, to co teraz? Z Tarkowem... Tarkow to w ogóle, ja wczoraj z Buraczkiem gadałem, Burak mówi, że Tarkow to w ogóle ma jeszcze gorszą historię, bo Tarkow w ogóle, twórca tam, ktoś powiązany z tworzeniem tej gry się oficjalnie przyznał do wspierania armii, więc to w ogóle ogólnie śmierdząca sprawa. Się ominęło? Nic! Idziemy zaraz w inne gry grać, bo mam fajne gry dla was dzisiaj przygotowane. Dwie albo trzy. Zaraz zmiana. I'm hammering out a solution to my problem. Dokładnie. Siekierka, czekajcie, bo jeszcze chcę tylko zobaczyć, co tutaj jest.
że w myśliwskiej chacie nie mają zasobów, czyli brakuje im soli chyba, czy mięsa. W chacie rybackiej brakuje zasobów, czyli nie mają ryb, no to niech łowią. W kuchni nie mają zasobów, ale nie wszystkich, niektórych brakuje. W kuźni, właśnie, to jest ważne miejsce. W kuźni... siekiery. Kamienną siekierę powinni robić, dokładnie tak. I miedzianej siekiery, żeby już nie robili. W ogóle niech ona z miedzi nic nie robi. Niech nie robi miedzianych w ogóle, o. Niech nie robią... Tylko niech robią łopatę. Drewnianą... Nie łopatę miedzianą, tylko niech robią noże, niech robią kamienną siekierę. I niech zrobi młotka też parę. Drewniana łopata niech robi też. I niech żelazo, brąz, aha nie, bo ja nie chcę, żeby on przerabiał na brąz. To na brąz to ja sobie będę robił. Dobra. Dobra. Dobra, dzieci się tu bawią, kury tutaj sobie ten i wszystko na S-ie. Dobra, no to co moi drodzy, tutaj kończymy nagrywanie, zapisuję sobie giereczkę. Będzie jesień? Któraś to jest moja córka, nie rozpoznaję jej. Ta, dobrawa chyba, co? Cześć córko. Cześć tatusiu, nastrój 70, sympatia 0, nie lubi mnie. Pozwól, że przyjrzę ci się bliżej. Dobrawa... No ale jest zadowolona, no. Ty, ona ma tą chorobę, że ma te dwoje oczu różnych. To nie, no nie, nie choroba, to jest... Po prostu, no. Przepraszam, nie choroba. Dobra, zapisujemy. No. Pozdrawiam na archiwum, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. A!